Witam Was na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam pokazać oświetlenie, które sobie zamówiłem do modelu. Oczywiście na Banggood. Takie dwie oto lampy z kloszami, z dużymi diodami. Słuchajcie, w zestawie tutaj jest moduł sterujący do tego. Tak to wygląda. Podpinamy to sobie. To przyszło wszystko podpięte. Czarne przewody do środka, podpinamy, jest tu sterownik i zaraz Wam zademonstruję, jak te światła świecą, a naprawdę ja jestem zaskoczony mocą tych świateł i zaraz to sobie zobaczycie. One mają kilka trybów świecenia. No i co, aparatura FlySky GT5, do testów użyta z odbiornikiem. No i co? Podpinamy sobie, to wszystko podpięte jest, pakiet jest, zasilanie włączamy sobie. Standardowo lampy są wyłączone, podpięty jest pod trzeci kanał, wciskamy guzik, dwa razy trzeba wcisnąć i zobaczcie. Słuchajcie, moc tego jest po prostu niesamowita. Zastanawiacie się, dlaczego świeci tylko jedna lampa? Ponieważ standardowo przy włączeniu musimy dwa razy wcisnąć przycisk i włącza się najpierw jedna, potem naciskamy dwa razy, włącza się druga, znowu dwa razy, świecą obydwie. Słuchajcie, takich lamp to ja jeszcze nie widziałem LED-owych, żeby tak mocno świeciły. Naprawdę moc tych lamp jest no niesamowita. One mają średnicy gdzieś koło tam 2 cm, ale naprawdę jest tak mocne to światło, że to jest po prostu kosmos. Ja później zrobię test wieczorem. Tych lamp Wam pokażę, jak one świecą w ciemności, ale teraz jest dzień, a naprawdę one tak świecą, że super sprawa. One są dedykowane do Traxxasa, Slasha, ale do innego modelu również można je tu użyć. Teraz znowu, jak sobie dwa razy naciśniemy trzeci kanał, słuchajcie, włącza się stroboskop. One przygasają, mają kilka trybów w tym momencie. Naprawdę, znowu przyciskamy dwa razy, wyłączają się w tym momencie. Znowu chcemy włączyć, naciskamy dwa razy przycisk. Nie wiem, czemu to tak jest wymyślone, ale tak to działa. Moc jest konkretna, także jeżeli szukacie dobrego oświetlenia do modelu, żeby naprawdę to oświetlenie działało, to ja Wam polecam te lampy, ponieważ są rewelacyjne. Słuchajcie, ja się nie spodziewałem takiej mocy. Ja je użyję do mojego VRX-a, tego czerwonego, którego tam przerabiam. Chociaż nie wiem, czy nie będą za mocne, a idealnie tu sprawdzałem, pasują mi pod klosze, także myślę, że tak, no myślę, że je użyję. Pod filmikiem link, kod rabatowy, także jeżeli szukacie, polecam Wam te lampki z Banggooda. Dzięki, pozdrawiam, do następnego.